Buenas, witam Cię serdecznie na hiszpański Zapytaj Poliglotę. To nagranie z serii Un momento por favor i wyjaśnię Ci w nim różnicę między zaimkami mi bez akcentu, mi z akcentem oraz me. Zapraszam. Mi bez akcentu to zaimek dzierżawczy oznaczający mój, moja, czyli oznacza przynależność, że coś do nas należy. Powiemy na przykład mi casa, mój dom, albo mi hermana, moja siostra. Natomiast w liczbie mnogiej musimy do mi dodać s, aby powstało nam mis. Son mis zapatos. To są moje buty. Mi z akcentem to zaimek osobowy. Ma ten akcent, aby odróżnić go od zaimka dzierżawczego. I mi z akcentem pojawi nam się z prepositiones, czyli z przyimkami albo stałymi zwrotami wraz z przyimkami takimi jak por, para czy de. Możemy zapytać na przykład esto es para mi, to jest dla mnie, albo powiedzieć es de mi para ti, jest ode mnie dla ciebie. Możemy też powiedzieć tengo el libro delante de mi, mam książkę przede mną, przed sobą. Natomiast me to zaimek zwrotny, który w dopełnieniu bliższym odpowie na pytanie kogo co. Możemy zapytać na przykład me oyes, mnie słyszysz, kogo co, mnie, albo me entiendes, mnie rozumiesz, kogo co, mnie. Me w dopełnieniu dalszym odpowie na pytania komu czemu. Na przykład puedes comprármelo, możesz mi to kupić, komu czemu, mi, albo dame tu libro, daj mi twoją książkę. Komu, czemu? Mi. Chcesz nauczyć się języka hiszpańskiego szybko i skutecznie? Zapisz się już teraz na kolejną edycję kursu Hiszpański w 3 miesiące. Jest to intensywny kurs języka hiszpańskiego od podstaw z pakietem dodatkowych materiałów. Oprócz lekcji na żywo, dwa razy w tygodniu, otrzymasz gotowe notatki, audio nagrane przez Hiszpanów, dostęp do aplikacji z systemem powtórek oraz nagranie z każdej lekcji. Link znajdziesz w opisie tego nagrania. Po tym nagraniu z pewnością nie masz już wątpliwości, kiedy używać mi z akcentem, kiedy mi bez akcentu i co znaczy me. Obserwuj hiszpański Zapytaj Poliglotę na YouTubie, Facebooku i Instagramie, gdzie codziennie publikuję ciekawe i przydatne zwroty w tym słonecznym języku. Nos vemos pronto!